Długo nie umiałem powiedzieć dziękuję. Wiesz, tak niby mówiłem, niby czułem się wdzięczny, ale tak jakoś nie zawsze wiedziałem, czy rzeczywiście powinienem być wdzięczny, no bo co, przecież kupiłem coś, tak? No bo przecież coś dostałem. No to zapłaciłem, tak? Zrobiłem to, co miałem zrobić, no to dostałem to, co mieli mi dać. A więc dlaczego miałbym specjalnie dziękować za to? Wiesz, o czym mówię, prawda? Jest to mega trudna lekcja do przejścia. I dzisiejszy odcinek mojego lustra chciałbym poświęcić właśnie temu tematowi. Jak to jest, że w pewnym okresie naszego życia przychodzi ktoś, pojawia się ktoś. Ten ktoś coś nam daje, ten ktoś coś robi. I w tym momencie my jesteśmy tacy mega wdzięczni. Obiecujemy mu po prostu niestworzone góry. Mówimy, że oddzięczymy się, że będziemy dozgonnie pamiętać. Po prostu chcemy zbudować pomnik tej osobie. Rozumiesz? Pomnik. Po czym mija jakiś czas. I teraz ja doskonale ten temat poznałem i przerobiłem dopiero, kiedy mam kontakt z ogromną ilością moich fanów. A więc pojawiają się ludzie, którzy mówią: Boże, zmieniłeś moje życie, dzięki Tobie żyję, dzięki Tobie coś tam. I wiesz, czemu w tej chwili mówię z takim właśnie nastawieniem, z takim ni to dystansem, ni to, no, jak to możemy nazwać? Na pewno nie cwaniactwem, ale no, widać, że się z tego śmieję, tak? Dlaczego? Dlatego, że śmieję się z tych ludzi, którzy ewidentnie bardzo, bardzo szybko zmienili to zdanie. A więc, kiedy zbyt szybko podniecasz się tym, kiedy zbyt szybko chcesz coś zrobić, kiedy wiesz, po tygodniu chcesz się oświadczyć, bo to przecież w związku tak samo wygląda, kiedy zobaczysz firmę w internecie, widzisz, że ma ogłoszenie o pracę i ty już wiesz, że to jest ta twoja firma wymarzona i w ogóle tak brednie, tak? Kiedy poznasz kogoś na imprezie i mówisz, Boże, zostaniemy przyjaciółmi, w ogóle ty jesteś najlepsza, najlepszy, w ogóle będziemy się super bawić. Stop, powstrzymaj się. Nie przeginaj pały, nie obiecuj złotych gór. Oczywiście to nie może pójść za daleko, bo jak zaczniesz być totalnie zdystansowany i zdystansowana, przestaniecie obiecywać ludziom, przestaniecie mówić, przestaniecie reagować, zrobicie pauzę, on hold i co? Bez sensu, takie rzeczy też jest bez sensu. Ale jedno jest pewne, nie obiecuj za dużo, nie obiecuj za szybko. Waż swoje słowa, bo inaczej twoja buzia będzie przypominała dupę, a nie buzię, nie usta, ale dupę. A więc zastanów się nad tym. Następnym razem, kiedy obiecasz komuś dozgonną wdzięczność, kiedy będziesz zarzekał się i zarzekała, że ten ktoś naprawdę po prostu jest jedyny, wspaniały i tak dalej, ugryź się w język. Ugryź się w język, przestań pieprzyć. Nie wkręcaj siebie, nie wkręcaj tych ludzi, ponieważ ich ranisz. Zbyt szybko rzucone obietnice, zbyt szybko rzucone słowa pochwały często nie mają takiego smaku. Oczywiście też nie chodzi o to, żebyś kazał swojemu dziecku budować 1044 raz wieżę z klocków i dopiero wtedy pochwalisz łaskawie, tak? Wiesz doskonale, jesteś dorosłą osobą, mam nadzieję, a jeżeli jesteś młodą osobą, która ogląda moje wideo, dziękuję bardzo, ale to miej świadomość, że będzie potrzeba trochę więcej czasu, żeby je wszystkie zrozumieć, ponieważ często pewien poziom wiedzy niestety jest zarezerwowany z wiekiem. A więc w tym przypadku nie obiecuj, znajdź balans. Kiedy powiesz, pilnuj swoich słów. Jest to bolesne. Nie potrafimy dziękować po czasie. Dla mnie najbardziej drogocenne są podziękowania, które są w odpowiednim momencie i później długo, długo po fakcie. Z drugiej strony w miłości dziękuję każdego dnia. Każdego dnia mówię swojej córce i swojej żonie, że je kocham. Regularnie swojemu teamowi mówię, że są świetni. Jeżeli są do dupy, również im mówię, ale pilnuję. Bo jeżeli będę mówił zbyt często, że są do dupy, to lepiej ich zwolnić, bo męczą się ze mną, prawda? A więc lepiej regularnie, lepiej w odpowiednim czasie i lepiej pilnować tego, co mówimy. Bo inaczej przeginamy pałę, bo inaczej ranimy innych, inaczej po jakimś czasie. Wiesz, co jest najgorsze? Zauważyłem, że jest jeden bardzo drastyczny, niestety negatywny element, który na nas działa. Mianowicie, jeżeli spotykam kogoś na swojej drodze, dziękuję tej osobie za to, co ona teoretycznie dla mnie zrobiła, po prostu ten ktoś, o rany boskie, to w momencie, kiedy po jakimś czasie ją olewam, niestety, ale mój mózg autuje niemal całą wiedzę, którą od niej dostałem. Wszystkie wnioski. Puh,
ponieważ uznaje, że jeżeli właśnie odrzuciłem tą osobę, to to, co od niej dostałem, też jest bez sensu. I w tym momencie, przejebane, cofniesz się do punktu wyjścia. A tego nie chcemy. A więc trzymam kciuki za was, żebyście ewidentnie poświęcili jakiś czas, żeby to przemyśleć, bo jak wiesz doskonale, moje lustro to nie są gotowe kawałki wiedzy, ale często coś, co cię ma zainspirować do pomyślenia nad danym aspektem. Żebyście przejrzał i przejrzała w tym lustrze i zobaczyli siebie. Jakie są wasze wnioski, jakie są wasze odczucia. Koniecznie skomentujcie, koniecznie zostawcie jakieś miłość na YouTubie, lajki, suby i komentarze. Pozdrawiam serdecznie, Michał Wawrzyniak.